Słuchajcie, jest u was izba wytrzeźwień tu w Toruniu? Tak, jest. Kasztanowa, ktoś powiedział od razu? Ale Kasztanowa, że chujowa, że to jest adres. Jest izba, no jest Kasztanowa! Nawet nie chujowa, jest kurwa Kasztanowa! Wow! Czyta książki jebane, no. Ale w Warszawie jest izba wytrzeźwień, nazywa się Kolska, taki jest adres. Nie to, że jest Kasztanowa. Ja raz miałem okazję być gościem tego przybytku. To jest all inclusive, nie? Zajebiście. Zaczęło się niewinnie, byliśmy na melanżu z kolegami. Pijemy sobie jakieś browarki, wódeczkę. Tequila, ja nie wiem, po chłopie pije tequila, w ogóle nie smakuje mi, ale hafany jest ten cały rytuał picia, nie? Że jest cytryna, sól. Tylko nie wiem, jak to działa, więc gryzę cytrynę, popijam tequila, sól w oczy. No i tak kolega do mnie mówi, Lotek, głodny jestem. No ja też jestem głodny. To co zjemy? A co jest otwarte? Kurwa, wszystko, jest 16. Mówię, dobra, to może McDonalda. Nie, zniżki się skończył, jebać. Może KFC. No mam gorące siodło po KFC, także dzięki. 7 godzin rozkminy. W końcu ktoś mówi, ty kebaba. No jasne, że kebaba, jesteśmy najebani. Wzięliśmy browary, idziemy szukać kebaba przez centrum miasta. Nagle z jakiejś knajpy wyszli ludzie i śpiewają komuś 100 lat. No dobra, pośpiewajmy razem z nimi. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Podjechała straż miejska, tamci spierdali do środka. Zostaliśmy sami we trzech. Wychodzi dwóch strażników miejskich, mówią, no zakłócają ciszy nocnej, będzie mandacik, jakby za 100 lat, tak jest spierdalny. Ale kulturalnie. On mówi, dajcie dokumenty, nie? Daliśmy dokumenty, podpiszcie do sądu górskiego. Tak, za 100 lat nic nie podpisujemy. To poczekajcie. I wsiedli do auta. Stoimy. Na co my kurwa czekamy? Dzwoń na policję. Dzwonimy na policję. Komenda stołeczna, przypomnę taka sytuacja, wszystko je opisaliśmy, nie? Ona nie bardzo mogła wam pomóc, tak informacyjnie dzwoni, dzięki, koniec gadki. Przyjechała druga straż miejska, taka furgonetka. Wychodzi dwóch strażników miejskich. Wiecie, to jest profesura na twarz. To nie są ludzie z łopanki. Podchodzą do nas te cepy. Się patrzą. My na nich. Cześć? Cześć. Po chuj tu przyjechaliście? Mamy kogoś zabrać na Kolsko. My też bez szaki? Kurwa, chyba po nas! Tamci z auta wyszli, nie? Mówimy, panowie, spokojnie, tylko 100 lat, tylko się dogadamy. Oni spoko pogadamy w naszej furgonetce. Siedliśmy, zamknęli drzwi, ruszyli, oszukali nas! Jedziemy w tym furgonie, mówimy, stary, to jest niemożliwe, że nas tam zabierają. Jesteśmy zbyt trzeźwi na to. Dzwoni na tę jebaną policję. Dzwonimy, komenda stoi, że pani, nie wiem, czy ja z panią rozmawiałem. Straż miejska zapakowała do suki, gdzieś nas wiozą. A nie mówili, gdzie? No coś tam wspominali, Okolski. Słuchajcie, tam gdzie badania alkomatem, wszystko się wyjaśnia. Dzięki za info, koniec gadki. Kolega mówi, ty Lutek, jeszcze mam browara. To ja też mam browara. Otwieram browary i pijemy, jadąc do badania alkomatem. Dojeżdżamy na miejsce, kulturalnie buteleczki do kosza. Nawet te cepy się zorientowały, że jesteśmy głupsi od nich, nie? Wchodzimy w jakieś tam salki, takie ławce nas powstadzili. Dwóch strażaków miejskich siedzi naprzeciwko, jakieś mega ważne dokumenty spisują, kurwa, stosy papieru. Długopisy nawet wyłączone, nie, ale kurwa, zapierdalaj. Jednego kolegę wzięli, jeden kolega tak drugi wstaje, mówię, dlatego mało lubiłem, mówię, jebać go, jebać, siedzimy, jebać go. Stracony. Mówię, stary, to jest popierdolone, bo mam szansę jeszcze. Dzwoń na policję. Ostatnia szansa. Dzwonimy. Komenda stołeczna, już panie, nie wiem, czy z panią rozmawiałem. Jesteśmy faktycznie na izbie, tu nas przywieźli. Ona, ale tu będzie badanie, nie bardzo wiem, jak wam mogę pomóc, nie? Nie tak dzwonię, żeby pani martwiła. Koniec gadki. Potem kolegę wzięli za kotarkę, potem mnie. Taki odkurzacz stoi za korurką, oni dmuchać! No ale spokojnie, kurde. 1-0, zajebiście. To jest inny czytnik, razy 2 się mnoży, a to chujowo. Za drugą kotarkę mnie wzięli, tam siedziała lekarka, lekarz i lekarka. Ja nie byłem bardzo pijany, ale pierwsza myśl, jestem kurwa w X-Faktorze. Nawet nie wybrałem piosenki. Dobra, poleć podkład, będę szył. Daj zacząłem śpiewać, oni do mnie, rozbierać się! Mówię, kurwa, nie kawa, nie nic. Zdjąłem buty. Mówi, dalej, dalej!
Dobra, zdjęłem skarpety, dalej wszystko ściągać. Mówię, dobra, kurwa, zdjęłem spodnie, koszulę, gacie. Gacie zostają, gacie zostają! To konkretnie. I taki worek dałem i rzucili zakładać. Ja nie wiem, jak się worek zakłada, nie wiem, skoczyłem w ten worek i skaczę tam, kurwa, w ten worek. Nie na siebie, są dziury na głowę, na ręce. Mówię, kurwa, rzeczywiście, nie? Założyłem czyściusieńki, bielusieńki, woreczek. Zajebisty, dotąd mi sięgał, pieczątka, izba wytrzeźwień. No właśnie, mój kolega 2 metry wzrostu, taki pedalski dostał. I do mnie jeszcze nie dochodzi, w jakiej sytuacji ja się znalazłem. I gość mi prowadzi na górę, jestem na bosaka w worku, kurwa, nie? I w gaciach. I ja się z nim gadam. Długo tu pracujesz? Fajna robota? Jak dojeżdżasz? A ty to w korkach stoisz, innym mostem pojedź, kurwa. To chodzimy do drzwi, takie metalowe drzwi, pozioma szybka, on otworzył, zapraszam, w ogóle dzięki. Zamknął za mną i dopiero do mnie dotarło, co się wydarzyło. Ja patrzę, tu jakiś menel, kurwa, śmierdzi, chrapie. Tu jakiś typ, myślałem, że ma czarny worek, nie? On w ogóle nie miał worka, był cały tatuowany po prostu. Jakiś kibel bez żadnej ścianki i za oknem znaczek McDonalda. 7 godzin szukania żarcia, ja pierdolę. 3 godziny w podróży. Bo byłem w chuj głodny już, nie? Więc kulturalnie zacząłem napierdalać w drzwi. Typ otwiera, mówi, co się stało? Ja mówię, nie no, tylko 100 lat śpiewaliśmy, może zadzwonię na policję, nie znam naszą sytuację. On mówi, spokojnie, ziomuś, wyśpisz się. I mnie przekonał, nie? Zająłem wyrko przy oknie, żeby było pościelone, jakby na mnie czekało. Poszedłem w kimacza, obudziłem się pierwszy, byłem z tego dumny bardzo. Potem obudził się w czarnej piżamce, taki dopierdolony typ. Cześć. 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 Od razu zaczął pompki napierdalać. 50, 70, 80, trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Siadłem na skraju łóżka, tak zmierzam w jego stronę. Jak tu zagaić, nie? Uczysz się, studiujesz coś? On się podnosi i mówi, kurwa, byłem 200 metrów od domu. Przyjechałem z sukienki, zacząłem się z nimi napierdalać, a ty za co jesteś? Dokładnie to samo, też się napierdalałem. Przecież mu nie powiem, że za 100 lat jeszcze nie wyruch. I obudził się menel. Mówi, cześć, jestem Alfred. Kultura menela od razu się przedstawił. Miałem 100 metrów od domu. Widziałem, kurwa, moją klatkę. I się wyjebałem. Podjechała straż miejska, podnoszą i mówię, panowie, to jest moja klatka, wejdę i gitarę. Oni mówią, spoko. Zrobisz 1 metr sam, to cię puścimy. O kurwa, jaka zajebista straż miejska. Jak mnie puścili? Jak się nie wyjebałem? Alfred Brana miał 6,5 promila, nie? A wątpię, żeby ogarnął, że raz 2 się mnoży. Mój idol.